Moim Państwa gościem jest Anna Grygierek, burmistrz Strumienia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani burmistrz, zanim o tych zadaniach inwestycyjnych na rok 2021, proszę o takie krótkie podsumowanie tego roku 2020. Jak pandemia wpłynęła na finanse, na funkcjonowanie gminy? No, myślę, że jak w wielu gminach w Polsce, no było trochę zawirowań. Obawialiśmy się, że będzie miała o wiele większy skutek dla nas. W miarę się to udało wszystko uchwycić. No i wiadomo, że tutaj też musieliśmy się mocno przestawić na inne funkcjonowanie. Ja tu chciałam bardzo podkreślić i podziękować za zaangażowanie dotyczące, szczególnie w tym takim pierwszym okresie najtrudniejszym, jeżeli chodzi o taką akcję naszą ogólnogminną szycia maseczek. Mianowicie zaangażowało się ponad 66 osób i to były osoby nie tylko z terenu gminy Strumień, ale również i spoza terenu. No i tutaj udało się dostarczyć do każdego domu taką maseczkę. Także no, też taka nadzieja, taka energia. No, wszyscy myśleliśmy, że to wszystko będzie wiadomo trochę krócej. No ale nie, niestety na dzień dzisiejszy zarówno w tym zeszłym roku, jak i w tym roku się z tym wszystkim musimy zmierzyć, borykać. Na początku, w momencie kiedy już no, wiedzieliśmy, że tutaj będzie wiele ograniczeń, no, przewartościowaliśmy pewne priorytety. No i tutaj troszkę ograniczyliśmy wydatki bieżące, na ile się to udało. Natomiast stwierdziliśmy, że zaplanowane zadania inwestycyjne będziemy realizować, no i udało się je zrealizować w większości. No i tu też można wspomnieć o wsparciu gminy, między innymi wsparcie takie uzyskali przedsiębiorcy. Tak, w zeszłym roku, jak i również i w tym roku były podejmowane uchwały. Tutaj Rada Miejska była jednogłośna w tym temacie. Były podjęte uchwały dotyczące zwolnień z podatku, były podjęte działania związane z obniżeniem czynszu, jak i również występowaliśmy do ministerstwa z prośbą o zmianę tutaj wytycznych i przepisów dotyczących koncesji. Także w momencie, kiedy się pojawiły takie możliwości, żeby tutaj też wesprzeć, to również takie działania podjęliśmy. No wiadomo, że oczekiwania ze strony przedsiębiorców byłyby o wiele większe, natomiast no tutaj zawsze liczymy skutki również budżetowe dla gminy. I tutaj też po prostu musimy to wszystko tak zbilansować, żeby po prostu to potem wszystko jednak zagrało. Wiadomo, że w momencie, kiedy wprowadzamy jakiekolwiek zniżki, no to musimy też zmniejszyć dochody, no zrezygnować z pewnych rzeczy. I również tutaj w związku z tym, w momencie, kiedy Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla wsparcia dla terenów turystycznych, również taki wniosek z naszej strony był przygotowany. Gmina Strumień jest terenem turystycznym, tak? Jest gminą turystyczną? No myślę, że tak. No wiadomo, na inną skalę niż tutaj nasze takie perełki, jak Ustroń, Wisła, czy Brenna, czy Istebna. Natomiast jak najbardziej również widzimy coraz większe zainteresowanie. Zresztą działa punkt informacji turystycznej na rynku, ale chodziło też o wsparcie tutaj pewnych takich innych działań, no bo są branże, które no tutaj dużo jednak nastawiałem się na przyjezdnych. No gastronomia i hotel przede wszystkim. No to przejdźmy już do tych zadań inwestycyjnych na ten rok 2021. Może zacznijmy od dróg, bo to zawsze tak cieszy się największym zainteresowaniem. Które drogi, które chodniki w tym roku doczekają się pani burmistrz remontu? Jeżeli chodzi w ogóle o zadania inwestycyjne, to może zacznę od tego, że konstruując budżet, zawsze staram się przygotowywać budżet, żeby każda miejscowość gminy Strumień widziała, że coś będzie realizowane na jej terenie. Więc jeżeli w jednej miejscowości jest zrobiona droga, w innej są robione inne zadania. I to bym chciała podkreślić, że od początku, odkąd pełnię funkcję burmistrza, dbam o zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości. Czasami jest tak, że w jednym roku jest coś więcej się zrobi w danej miejscowości, czasami jest ten efekt taki trochę dłuższy, ale generalnie staram się wspólnie z Radą patrzeć na gminę kompleksowo i te zadania tak poukładać, nie tylko ze względu na to, że były realizowane w każdej miejscowości, ale również na możliwości pozyskania środków z zewnątrz, no bo tutaj to jest bardzo istotne dla budżetu gminy. W tym roku, jeżeli chodzi o drogi, to jesteśmy już po przetargu na ulicę Oblaski w Drogomyślu. Jeżeli chodzi o Próchną, jesteśmy w trakcie przygotowania się do ogłoszenia przetargu na ulicę Zbożową. Jeżeli chodzi o Bąków, no to tutaj będziemy szli z kanalizacją, więc będą odtwarzane drogi po kanalizacji. Jeżeli chodzi o Zbytków, mamy złożony wniosek. Mam nadzieję, że
że tutaj ten wniosek przejdzie, także no, na chwilę obecną tutaj ciężko jest mi tak jednoznacznie po prostu powiedzieć. Jeżeli chodzi o Zabłocie, to tutaj powiat ogłosił duży przetarg dotyczący remontu ulicy Bielskiej. No i tutaj wiadomo, że też jest oczekiwanie ze strony powiatu, żebyśmy wsparli finansowo tą inwestycję. Rozmawialiśmy na ten temat z radą, także i w zeszłym roku żeśmy taką inwestycję wsparli, realizowaną w Strumieni, także tutaj również z naszej strony taka deklaracja jest. No i tak naprawdę tych zadań jest dość sporo, no ale też duża część ich realizacji będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. No i tutaj z takich zadań nowych, które się pojawiło i myślę, że będziemy musieli szukać w przyszłości środki, no to w tej chwili chcemy opracować dokumentację na rozbudowę szkoły w Bąkowie. Natomiast mamy też złożony wniosek na taką kompleksową modernizację w Pruchnej. Wniosek był złożony w zeszłym roku, czekamy na ocenę. No miejmy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki, no i że tutaj będziemy remontować tą szkołę. To będzie dość duże zadanie, także, no ale tutaj tak troszkę to wszystko w zawieszeniu, bo czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Mhm. Ja rozumiem, na pozyskanie tych środków zewnętrznych. Tak, oczywiście. Mhm. No jeżeli jesteśmy już tutaj w temacie dróg, no to może zajmiemy się oświetleniem ulicznym, bo widziałam sporo pozycji właśnie w budżecie poświęconych oświetleniu ulicznemu, czyli rozumiem, że będziecie zmieniać, modernizować w każdym sołectwie, w większości sołectw. Tak, w zeszłym roku udało się nam pozyskać środki unijne na wymianę oświetlenia, na bardziej energooszczędne, na oświetlenie LED-owe. No wiadomo, że tutaj w tym roku już kończymy ten projekt. Jeżeli się pojawią jakieś możliwości na przyszłość, to będziemy również tutaj pilotować ten temat. Natomiast w zeszłym roku oprócz tego, że wymieniliśmy oświetlenie LED-owe, to zostały też wybudowane nowe punkty oświetleniowe. Prawie 100 lamp no, zostało zrobionych na terenie gminy Strumień Nowych. I również tutaj w tym roku będą podejmowane dalsze działania związane z oświetleniem. W większości tych zadań, które są w budżecie, są finansowane, dotyczące oświetlenia, są współfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Są już pozlecane dokumentacje, także no, mam nadzieję, że to, co mamy zaplanowane, uda się zrealizować. No i tutaj też w każdej miejscowości takie punkty nowe oświetleniowe powstaną. Świeża sprawa, pani burmistrz, rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ośrodka zdrowia w Drogomyślu. To tak trochę zmienimy temat. No to chyba dobra wiadomość. Kiedy tam jakieś prace się rozpoczną? Przekazanie placu budowy już na dniach. Czekamy, aż warunki, pogoda się trochę ustabilizuje. Bardzo się cieszę, bo w ostatnim czasie udało nam się wyremontować ośrodek w Pruchnej, także to jest kontynuacja pewnych takich działań podjętych, więc w tym roku będzie remont ośrodka zdrowia. Wcześniej udało się wykonać przebudowę wejścia do ośrodka, jak i również parking. Bardzo oczekiwany od wielu lat przez mieszkańców, więc tak naprawdę będzie to taki kompleks. No tutaj nie ukrywam, że gdyby nie środki z tej tarczy covidowej, ze wsparcia ze strony rządu, to zadanie na pewno by no jeszcze nie było w takiej formie realizowane. No może byśmy to podzielili na etapy, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o izolację fundamentu, no to jednak planowaliśmy. Natomiast dzięki tym pieniądzom po prostu będzie zrobiony kompleks łącznie z fundamentami, z zabezpieczeniem, jeżeli chodzi o dach, elewacja, także że mieszkańcy już się bardzo z tego powodu cieszą. Kiedy te prace się zakończą? Planujemy we wrześniu zakończenie prac. A co z takich działań proekologicznych? Jakie działania są realizowane na terenie gminy Strumień? Kontynuujemy program dofinansowania do wymiany piecy. W tym roku w kwietniu będzie ogłoszony nabór. Również są zabezpieczone środki dotyczące usuwania azbestu. Uruchomiliśmy program w zeszłym roku po raz pierwszy wsparcia finansowego dla właścicieli czworonogów. Tutaj jeżeli chodzi o kotki i psy, więc też również w tym roku to planujemy. No i w tej chwili złożyliśmy deklarację przystąpienia i współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczącym uruchomienia punktu czystego powietrza w gminie Strumień. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się podpisać umowę. Widzimy większe zainteresowanie mieszkańców tym programem, natomiast no nie ukrywajmy, że on jest trochę trudny dla wielu osób i chcielibyśmy im po prostu w tym pomóc. W zeszłym roku mieliśmy taki punkt mobilny,
zlokalizowany przy Ośrodku Kultury. No i naprawdę dużo mieszkańców przyjechało podpytać, interesują się. Zresztą już w tej chwili jest dużo też telefonów w tym temacie, więc chcielibyśmy jak najszybciej ten punkt uruchomić. A gdzie ten punkt by działał? Punkt będzie działał na rynku. Będą godziny funkcjonowania i do południa, i po południu, tak żeby dostosować do potrzeb. I planujemy go uruchomić w miejscu, gdzie mamy punkt informacji turystycznej, bo w tym momencie to pomieszczenie jest takie najbardziej dostępne, a jedna działalność drugiej nie będzie przeszkadzać. Czyli jeżeli się uda, to w czerwcu ruszyłby ten punkt konsultacji? Tak, no myślę, że w czerwcu, może troszkę szybciej, ale no będziemy tutaj działać w tym temacie. Panie burmistrze, zmieńmy temat oświata. Co w tym zakresie, jeżeli chodzi o gminę Strumień, jakieś większe zmiany, większe inwestycje zaplanowaliście na ten rok? Tak jak wspomniałam, Próchna tutaj czeka. Tak, Próchna. No tutaj dokumentacja pod kątem bąkowa. W tej chwili trwają już prace związane z modernizacją szkoły w Zabłociu. Kontynuujemy tam działania i chcielibyśmy uruchomić punkt wydawania posiłków właśnie w Zabłociu. Generalnie chciałabym, żeby od września we wszystkich szkołach była możliwość dla dzieci zjedzenia ciepłego posiłku na miejscu. I to wszystko ku temu zmierza. Oprócz tego planujemy troszkę zmodernizować stołówki, dokładnie kuchnię. Chcielibyśmy kupić, w zeszłym roku kupiliśmy pierwszy piec konwekcyjny. To jest dość droga rzecz, ale naprawdę o wiele taka ułatwiająca pracę w przygotowaniu posiłków. No i też te posiłki są takie bardziej smaczne. Można troszkę poszaleć, bo to już nie jest pieczenie w jakimś tam głębokim tłuszczu, tylko wiele większe możliwości dają takie piece. No taki piec to jest ponad 10 tysięcy, z tym, że trzeba do tego też zrobić odpowiednią instalację, odpływy, więc tego się robi tam już ponad 20, w zależności od tego, jaka placówka, ale chcielibyśmy to kontynuować. W tym roku, w zeszłym roku kupiliśmy dla Drogomyśla, w tym roku planujemy dwa takie piece dla przedszkola w Strumieniu i szkoły w Strumieniu. No i mam nadzieję, że to też tak dodatkowo uatrakcyjni te posiłki. A tak, no to takie bieżące prace związane z reorganizacją w Drogomyślu. W tej chwili jest też prowadzony remont, mianowicie mamy w szkole zlokalizowaną świetlicę środowiskową. W tej chwili jest prowadzony tam remont, bo planujemy, żeby ta sala była jeszcze bardziej wykorzystywana, więc są zabudowywane takie dodatkowe meble, że do południa ta sala będzie mogła być wykorzystywana na sale lekcyjne, a po południu na potrzeby świetlicy. Jest to tyle fajne, że widzimy, że mamy tutaj w przyszłym roku będzie trochę więcej oddziałów w szkołach, no i żeby też nie jak najbardziej ograniczać tą zmianowość, żeby jednak tutaj, bo cały czas liczymy na to, że już niedługo dzieci wrócą do szkół. No, oby wróciły. Jak już tutaj mówimy właśnie o szkole i o uczniach, no to może powiedzmy też o modernizacji placów zabaw, bo widziałam, że w budżecie też się taki punkt pojawił. Tak, zaczęliśmy. Czyli też zaczęliście tutaj tak, modernizować, tak? Zaczęliśmy. W zeszłym roku udało się wymienić dwa urządzenia. Jedno w Drogomyślu na ogólnodostępnym placu zabaw, drugie bąkowe. No, takie urządzenia to jest ponad 20 tysięcy jedno, bo to wiadomo za testami. Jak i również pod koniec roku udało się wymienić urządzenia w Strumieniu. No i chcielibyśmy kontynuować tę modernizację placu zabaw w tym roku w Strumieniu, w parku. No a później dalsze działania będziemy podejmować. No, plan w momencie, kiedy objęłam funkcję burmistrza, był, żeby w każdej miejscowości powstały ogólnodostępne place zabaw. Udało się to zrealizować. Natomiast no, w tej chwili lata lecą. No i te urządzenia też wiadomo eksploatują się, więc w tym momencie no, chcemy to modernizować, żeby jednak tą atrakcyjność i bezpieczeństwo przede wszystkim zachować. No właśnie, najważniejsze jest to bezpieczeństwo. O to bezpieczeństwo też dbają strażacy. Na jakie wsparcie jednostki OSP w tym roku mogą liczyć? Powiedzmy, że troszkę mniejsze niż ostatnio, dlatego że w ostatnich latach od 2010 roku dużo takiego zaangażowania i dużego wysiłku też finansowego wymagało podejście do kompleksowej wymiany aut w jednostkach OSP. I w zeszłym roku udało się zakończyć ten etap, jeżeli chodzi o samochody ciężkie i średnie. Mianowicie wszystkie jednostki na terenie gminy Strumień mają zakupione nowe samochody. Ostatnią jednostką, którą finalizowaliśmy, to był w zeszłym roku Zabłocie.
Więc w tym roku planujemy przekazanie samochodu, bo w zeszłym roku nam pandemia przeszkodziła, więc powiedzmy, że tutaj to były dość duże wydatki. Podliczyłam sobie, że w sumie to prawie to jest, udało nam się pozyskać 52% dofinansowania. Także to jest dużo na ten zakup tych wszystkich samochodów. No i to był taki dość duży wysiłek dla budżetu, bo to łącznie wydaliśmy z budżetu na zakup tych samochodów ponad 2,5 miliona. Także, że tutaj, ale też są środki na bieżącą działalność zabezpieczone w budżecie, jak i również pojawiła się pula środków na dosprzętowienie. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, bo co by się nie działo, to zawsze na strażaków można liczyć i oni muszą mieć profesjonalny sprzęt, muszą czuć, że się o nich dba, bo my czujemy, że oni dbają o nas. Panie burmistrze, na koniec sport i rekreacja. Co w tym zakresie, co planujecie w tym roku? I tutaj zapytam od razu o taki projekt Wiedza i zdrowie na drogomyskim trakcie. Co to za projekt? Wiem, że też ostatnio miały miejsce warsztaty związane właśnie z budowaniem takiego polsko-czeskiego produktu turystycznego. Czy udało się stworzyć właśnie taki produkt już turystyczny wspólnie z waszym czeskim partnerem, rozumiem? Myślę, że tak, ale wiadomo, że warsztaty jeszcze i projekt jeszcze trwa, więc będą jeszcze rozmowy. Tak naprawdę wiele rzeczy wspólnie udało się zrealizować, natomiast ten projekt pozwala na to, żeby to w pewnego rodzaju spiąć, ponieważ takim pierwszym projektem, który realizowaliśmy z naszym akurat partnerem, takim wieloletnim wytrwalnym, to była rewitalizacja w parku i zrobienie tamtej przestrzeni pod namioty takiej ogólnodostępnej. No a później było jeszcze wiele więcej, ale jeżeli chodzi o Drogomyśl, to powstał skwer. No i teraz ten trakt to jest takie nawiązanie do skweru. I w ramach tej inwestycji, która już też jesteśmy po przetargu, już teraz trwają prace, jest sytuacja taka, że no chcemy nawiązać troszkę do historii, pochwalić się tym bogactwem, jeżeli chodzi o Drogomyśl, bo Drogomyśl ma bardzo ciekawą historię. I tutaj chcielibyśmy po prostu dać taką możliwość, żeby mieszkańcy, ale nie tylko i turyści, po prostu ją poznali. No i nasi przyjaciele z Czech. Bo jeżeli chodzi o Drogomyśl, to nie tylko to są obiekty i inwestycje, które realizuje gmina, ale również szkoła ma rozwiniętą współpracę międzynarodową, więc to wszystko teraz tak fajnie zostanie spięte. A z kolei trakt, no to jest też taka dodatkowa atrakcja, takiego oddechu, wypoczynku. Ostatnio też rozmawiałam z naszą amatorską grupą twórczą, więc też tam planują plener, jak im pokazałam zdjęcia. Akurat i w zeszłym roku mi się udało parę zdjęć zrobić przed realizacją inwestycji, jesienią też i wiosną. To nawet byli zaskoczeni, że w samym centrum Drogomyśla jest takie miejsce, które może gdzieś tam podziałać na wyobraźnię i można to gdzieś przerzucić jeszcze na płótno. Mhm. Czyli rozumiem, że te warsztaty to będą trwały po prostu, tak? Tak, tak. Jeszcze będziemy się spotykać. Nie jest temat zamknięty, jeszcze będziemy się spotykać. No pierwsze warsztaty, które się odbyły, tak naprawdę to jest taka burza pomysłu, wizji. A teraz to trzeba po prostu pospinać, uporządkować, no i zebrać to w jedną całość. Pani burmistrz, a jeszcze pani chce na coś zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o sport, o rekreację, na jakieś właśnie takie działania inwestycyjne zaplanowane w tym roku? Jeżeli chodzi o ten rok, to wydatki inwestycyjnych tam za bardzo nie mamy, jeżeli chodzi o obiekty. Tak, w zeszłym roku udało nam się skończyć taką dość dużą inwestycję związaną z modernizacją stadionu w Strumieniu. Wiadomo, że jeszcze byłyby dalsze oczekiwania, ale w tej chwili też za bardzo nie ma możliwości pozyskania takich środków. No a tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, no przede wszystkim nastawiamy się na pozyskiwanie środków z zewnątrz. Miałam nadzieję, że będą kontynuowane projekty ASOS, które taki fajny projekt rządowy był. Niestety na razie się to skończyło. Nie ma programu ogłoszonego na następne lata. Będziemy się przygotowywać. Nakłady byłyby potrzebne, potrzeby są jak wszędzie. No ale też liczymy na to, że się jakieś środki dodatkowe pojawią. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Moim państwa gościem była Anna Grygierek, burmistrz Strumienia.